Hej, witajcie w drugim odcinku z The Escapist. Już będziemy zaraz zaczynać nasz kolejny dzień szósty. Okej, tutaj na razie sobie odpoczywamy. Chuj jeszcze nie wiem po czym, jak śpimy całą noc. Stąd coś nielegalnego, a czekajcie, założę sobie to. A wiecie co? Schowam sobie to z tyłu. Linę sobie schowam. I to sobie schowam. A właściwie po co mi ten? Po co mi cegła? Zobaczmy, co oni tu mają na sprzedaż. Folię na kontrabandę by się przydało. Ten worek na kontrabandę. Jeszcze miałeś ty? Nie, kto miał jeszcze? Śniadanie. Lecimy na śniadanie. Nie wykryje mi? Nie, nie wykryło mi. Okej. Okay. Byłem na śniadaniu. Nie, to nie, co ty masz? No to jest bez sensu. A, dobra, musiałem do niego podejść. I tylko dwie osoby mają dzisiaj coś na sprzedanie. To mi w ogóle nie jest potrzebne. Ja sobie postoję. I czekamy. Czas wolny. Ja muszę iść tam, gdzie on ma pracę. O, idzie. Ty, chyba cię coś pogrzało. Ty będziesz ze mną. Chodź, chodź ze mną. A mam zadanie pobić aż lat. No. To nie ja, ja nic nie zrobiłem. Miałeś zegarek, ale paciol mi on. Przepraszam, co ty myślałeś? Ja ci się nie pozwolę. No chodź. A zaraz się jakiś policjant pobije. No proszę pana, on mnie bije. No to jest kolejna osoba. A ja sobie zadam czas pośpię. Nie chciałem tego. A wiesz co? O taśmę teraz masz? Wezmę sobie twój numer. A nie, dobra. Ten mundur pokój mi będzie potrzebny. No chodź tu. Gola się. Nie, on nie poszedł do swojej pracy. Chodź. A, nie masz. Ale może ktoś będzie chciał pigułki na senne. No. Mam dwie rzeczy nielegalne. A zostawmy sobie dwie rzeczy. U niego. O, ktoś tu próbował gdzieś kopać. Muszę to zobaczyć. Szybko. A, zapomniałem, że ten. Dobra. No teraz zajmę jego robótkę.
Australia. No i zajebiście. No i mamy. Ojej, spokojnie, spokojnie. Co chcieliście? Wolfram i ty nie kuplujecie. Jasne, pobiega. Co ja zrobiłem? A dobra, wezmę go już. Tak moja głupota przekracza. Jakiego mam? Co ja mam? Ten dzwony mamy. Pobić Jeremy. Ja. Jaki on miał? Jo. O, ja mam go! No chodź. Lance. A ja mam krak. I Wolfram. Dawida nie miałem. To nie jest Wolfram, to też nie jest. O Jezu, widzę krak. Ja sobie na niego poczekam. Ej, co? No cię. A teraz ja muszę odebrać tę swoją broń. Kurde. No i muszę pobić dwa razy Wolfmrena. Ale najpierw, dobra, byłem na śniadaniu, teraz mogę sobie pójść. I ja sobie muszę zaciupać jednego ochroniarza. No, brzydko to brzmi, niestety. O, jestem jeden ochroniarz. Bardzo... cholera. No cio. Co? Jak ja się bałem. Tu jest mój nożek grzebień. Czas oświeczenia. To jest duet. A ja założę to? A gdzie oni są? O, kręci, nie? No chodź tu. No chyba to jest żart. Cholera. Nie! Idę. Nie chcę. Teraz będzie więcej. O, no. Nie. No, znowu zabrali im pałkę. I to muszę jednego zaciupać. Nieładnie. No, co? Już idę. Zapomniałem. Nie! Muszę mnie zostawić. Może dojdę jakoś do swojego... Nie, nie dojdę.
Nie mam nic? Dobra, nie mam nic. Zabij mnie. O, muszę sobie trochę poćwiczyć, ale mamy za to pracę i mamy za to fajną. I bardzo dobrze. Musimy znaleźć... Muszę pobić troszeczkę osób. Wolfren. O, jest też takiego, co ja miałem pobić, bo czego nie miałem pobić? Kurwa, nie miałem ciebie zabić. Ach, spaliłem to. O, strażników tam nie ma, chodź. No, niestety. 22 powiadacie. I zaraz będzie nasze zebranie. Byłem fioletowy klucz. Albo zobaczę, jak to się przychodzi. Ale ważne, że mam pracę. Że ktoś donosi na mnie, strażnik. Jutro na specjalnym apelu, specjalna rzecz dla ciebie. Dobra. Usunąć książkę, to muszę usunąć. Pobliw. A, zapomniałem, nie pobiłem go. No. To zrobię w następnym odcinku. No, zaraz będzie gaszenie świateł. Jakie plotki o ucieczce? Jakby mieli mnie zamiar przeszukiwać, to wezmę swoje nielegalne rzeczy, których tutaj nie posiadam. Więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. I do następnego odcinka, więc na razie, do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.